Cześć, witam serdecznie na kolejnym odcinku Krypto Ogłoszeń. Na wstępie chciałbym tylko przypomnieć, że nie ma tutaj żadnych porad inwestycyjnych. Takie proszę udać się do specjalisty. Tutaj poruszamy tylko bieżące tematy i podajemy swoją subiektywną opinię. A więc zaczynajmy, nie przedłużając. A więc, pierwszą wiadomość, którą dla Was przygotowaliśmy, jest to informacja o konkursie, który organizuje Binance. Jest to konkurs na 50 tysięcy dolarów oraz bilety. Co należy zrobić? Należy podać dalej post konkursowy, do którego link znajdziecie tutaj w opisie, zarejestrować się na giełdzie Binance, zrobić zdjęcie loga Binance podczas meczu Pucharu Narodów Afryki, udostępnić swoje zdjęcie z logo Binance z hashtagiem Worlds Binance, stawić na swojego Twittera bądź Instagrama. Następnie dodatkowo musisz odpowiedzieć na pytanie z hashtagiem World Binance i wypełnić formularz. Link do formularza znajdziecie również w opisie filmu. Kolejna informacja mówi nam o tym, iż zespół inżynierów zmniejszył zużycie pamięci Replet o ponad 50%. Zespołowi inżynierów Replet udało się zmniejszyć zużycie pamięci Replet o ponad 50% w zeszłym roku. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jakim się to udało zrobić, zapraszamy do zapoznania się z artykułem, do którego link znajdziecie również w opisie. Nowszy post serii edukacyjnej Polkadot od A do Z. Zachęcamy do sprawdzenia najnowszego wpisu z serii edukacyjne Polkadot od A do Z. W artykule poruszany jest temat, czym różni się Kusama od Polkadot dla zainteresowanych. Serdecznie zapraszam. Tesla umożliwi płatność Dogecoinie za wybrane produkty. A więc wydarzyło się. Tesla umożliwiła płatność Dogecoinie za swoje produkty. Na samym początku płatności w Dogecoinie mają być udostępnione głównie dla produktów Tesla Merch. Na stronie Tesli możemy jednak zauważyć, że na przykład za 12 020 Dogecoinów kupimy kłado dla dziecka. Więc jest to jakiś krok do przodu. Evidence nawiązuje współpracę z Avalanche. Współpraca ma na celu wprowadzenie blockchainu Avalanche do świata akademickiego. Shiba Inu przypomina, iż token SHIB jest dostępny tylko i wyłącznie na sieci ERC20. Shiba na sieci BIP20, Solana czy Tether to skamy. Proszę uważajcie, abyście nie stracili swoich funduszy. Crypto.com dziękuje swoim użytkownikom i liczy na dalszą pomoc w rozwoju w 2022 roku. Tutaj informacja. Crypto.com informuje, iż ubiegłoroczne osiągnięcia zawdzięcza swoim oddanym użytkownikom. Dziękują wszystkim, którzy ich wspierają. Liczą na równie owocny rozwój kryptowaluty w 2022 roku. Smart kontrakty Canister działające na sieci Internet Computer przekroczyły 17 tysięcy. Wzrost świadczy o rosnącej aktywności deweloperów w tej sieci. Hadera pochwaliła się 200 tysiącami obserwujących na Twitterze i wyczekuje kolejnych kamieni milowych w rozwoju swojej kryptowaluty. Harmony ogłasza granty i nagrody w wysokości 13 milionów dolarów. Granty można uzyskać za budowanie platformy, społeczności, reputacji i rynków ich ekosystemu NFT. Kolejne AMA od Synapse, tym razem z Animal Concerts Team. Klasycznie 150 dolarów powoduje dla osób, które zadają najciekawsze pytania. Zapraszam do zapoznania się z linkiem do tego AMA. No i może komuś się uda wygrać. One Inch osiąga 120 bilionów w całkowitym wolumenie obrotów sieci. To tyle, co dziś dla Was przygotowaliśmy. Ja serdecznie Wam dziękuję za kolejną taką szybką pigułkę, za to, że jesteście, że chcecie to oglądać. No i zachęcam nas jeszcze do komentarza, subskrypcji, pozostawienia lajka i do zobaczenia następnym razem. Cześć!